pierwszy zabieram głos, ale jako pierwszy tutaj będzie młodzież w roli głównej i prosilibyśmy gości zaproszonych, rodziców i obserwatorów o zajęcie miejsc jak najbliżej ścian, dlatego że będzie potrzebne jak najwięcej miejsca do odtańczenia tego naszego poloneza. A młodzież, która tańczy układ, proszę o zajęcie już pozycji wyjściowych, trzymanie podstawowe, do przemówienia dyrekcji i polonezu. Dziękuję. Rodziców i wszystkich zaproszonych gości. Witam władze oświatowe organu prowadzącego w osobie pana starosty Kazimierza Krzykowskiego. Wraz z małżonką. Witam przewodniczącego Rady Rodziców, pana Jerzego Filipskiego wraz z małżonką. Studniówka 2003 w Zespole Szkół jest 39. z kolei. Organizatorami tegorocznej uroczystości są rodzice oraz następujące klasy wraz z wychowawcami. Klasa piąta, technikum budowy maszyn z wychowawczynią panią Jadwigą Rozdowską. Klasa piąta, technikum obsługa i naprawa pojazdów z wychowawczynią panią Ewą Janulewską. Klasa piąta, liceum handlowego z wychowawczynią panią Ewą Piotrowicz. Klasa piąta, technikum elektrycznego z wychowawcą panem Waldemarem Welencem. Oraz dwie klasy czwarte liceum zawodowego z wychowawcami panią Beatą Gronkiewicz i wychowawcą panem Romanem Bartkowskim. Droga młodzieży, przed wami 100 najbardziej odpowiedzialnych dni, bo od waszego przygotowania się do matury i otrzymanych wyników zależeć będzie start w dorosłe życie. Czeka was ciężka praca, ale jak mówił poeta, dziś bądź wesół, dziś użyj biesiady. Niech więc dzisiejszy wieczór należy do tych, które zawsze wspomina się mile. Życzę wam, waszym nauczycielom, wychowawcom, wszystkim zaproszonym gościom miłej, udanej zabawy. Bardzo proszę teraz o zabranie głosu, o przekazanie życzeń pana starosty. W imieniu starosty Janusza Welenca, w imieniu własnym chciałbym życzyć dzisiaj tylko jednego, szampańskiej zabawy. 100 dni przed wami, wytężonej pracy. Mam nadzieję, że w maju wszyscy będą równie uśmiechnięci i zadowoleni jak dzisiaj. Życzę pomyślnej matury, dostania się na studia, a przede wszystkim dla tych, którzy zechcą podjąć pracę, żeby znaleźli te miejsca pracy, co dzisiaj jest naprawdę równe wygraniu totolotu. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla wszystkich maturzystów i dobrej zabawy w dniu dzisiejszym. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Głos oddaję panu przewodniczącemu Rady Rodziców. W imieniu Rady Rodziców witam szczególnie gorąco młodzież przybyłą z zaproszonymi gośćmi. Chcę powiedzieć, że te 100 dni, które zostały, tak jak pani dyrektor mówiła, będą dniami szczególnymi wytężonej pracy, ale żeby każdy mile wspominał, ta praca musi być. Życzę wszystkim dzisiaj tutaj zebranym maturzystom, żeby matury zdały, jak jesteśmy przy 100 dniach, w 100%. W 100%, żeby spełniły się także marzenia wszystkich przybyłych tutaj gości i maturzystów. Jeżeli marzenia będziecie mieli bardzo, bardzo duże, jeżeli spełnią się nawet w 50%, chyba nie będziemy mieli dorosłych o to żal. Także życzę szampańskiej zabawy,
i żebyśmy rano byli tak wspaniale uśmiechnięci jak teraz. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Poproszę teraz ucznia Pawła Mostowicza. Dobry wieczór panu, dobry wieczór paniom, dobry wieczór panu. W imieniu wszystkich klas kończących zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Żrominie witam serdecznie zgromadzonych tu dziś gości, pana starostę Kazimierza Krzykowskiego, szanowną dyrekcję, nauczycieli, wychowawców, rodziców, a także nasze koleżanki i kolegów. Cieszymy się bardzo, że przybyliście tak licznie na tę niezwykłą dla nas uroczystość, która zdarzy się tylko raz w życiu. Studniówka to wspaniały bal, radosna zabawa, ale także dostojny fakt naszej uczniowskiej dorosłości. Za 100 dni opuścimy mury tej szkoły, nierzadko z łezką w oku, ale także z nadzieją, że dała nam ona solidne podstawy, by dalej się rozwijać, znaleźć swoje miejsce w życiu. Gorąco dziękujemy wychowawcom, pani Ewie Janulewskiej, pani Ewie Piotrowicz, Jadwidze Brozdowskiej, pani Beacie Kronkiewicz, Romanowi Bartkowskiemu, panu Waldemarowi Walencowi, a także wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości. Dziękuję za cierpliwość, rozumiałość i troskę. A teraz zapraszam wszystkich do wspaniałej zabawy. Aż do rana. Dziękuję. A teraz, moi drodzy, poloneza, czas zacząć. Thank you.
ma szampana. Kto jeszcze nie ma szampana? Thank you.
Thank you.
teraz przyjdzie. Yeah.
Ej, przyjdziecie! No, dobrze, na flaszkę! Michał, na flaszkę, chodź! Dla ma? Ale mama to się, jeszcze raz.
Thank you.
Thank you.
To jest moja dziewczyna Ilona Bieniek. Przyjechaliśmy tutaj na studniówkę, bawimy się świetnie. Impreza jest naprawdę bardzo dobra, muzyka naprawdę bardzo dobra i moim największym marzeniem jest, żeby ta właśnie dziewczyna została moją żoną. Ja nie mam nic do dodania, jest tak jak mówisz. Jest wspaniale, bawię się wspaniale i jestem pierwszy raz na takiej studniówce, bo u siebie nie miałam. No i jest wszystko jak najbardziej. Bawimy się świetnie, naprawdę świetnie. My name is Magdalena Lipińska. No akurat dzisiaj mam studniówkę. Jest fajna imprezka. Pozdrawiam wszystkich nauczycieli. No i co tam jeszcze, nie wiem. No jest fajnie. A to jest mój chłopak, Rafał. Mówię, nie. Czy nie? Raz działa, raz nie działa, bo to takie amerykańskie, no. Mam na imię Emila, chodzę do klasy piątej. Dziś mam studniówkę. Jest bardzo fajnie, a to jest mój mężczyzna, Paweł. Pozdrawiam wszystkich nauczycieli. Pokaż, ja coś powiem. I życzę sobie zdanej matury. A to mówi Kazimierz Pawlak z Ameryki, teraz poważnie, jest dobrze, no. Chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia całej Radzie Pedagogicznej, wszystkim nauczycielom, rodzicom, którzy nam tutaj pomagają. Tak, i temu mojemu koledze, można niego kamerą, który tak serdecznie mnie wspiera tutaj duchowo. I mojej dziewczynie, którą bardzo kocham, której przy mnie w tym momencie nie ma, ale jestem pełen nadziei i dumą. I nasza koleżanka właśnie wchodzi do klasy, ale po prostu dziękuję wszystkim. Jest impreza bardzo fajna, wszyscy się bawią, jest po prostu naprawdę fajnie i dziękuję. I całą Radę Pedagogiczną z naszej szkoły. Godzina 12 jeszcze stoję, nie? Starczy. Tą piątą TBM i... Co? Wszyscy
Pozdrawiam. Wszystkich znajomych, mamę, tatę, całą rodzinę. Osopla, jeszcze jest na nogach, to ważne. Koleżanki, Ewkę, Dorotę, Agnieszkę, o Mariana, który właśnie... No i będzie wszystko chyba. W dzisiejszym studio chciałem przedstawić swoją sympatię, Magdalenę, i chciałem pozdrowić całą swoją klasę, wszystkich moich najlepszych kumpli, między innymi Piotra Kamińskiego, Huberta Cechowskiego, Krzysztofa Mańkowskiego, Roberta Orzechowskiego, który nie jest obecny z powodów finansowych. I wszystkich, całą naszą klasę. I także moją mamusię kochaną, która nam pomaga, dzięki której mamy wspaniałe jedzonko, wszystko nam przynosi. Jest po prostu cool. Dla całej rady pedagogicznej, dla wszystkich nauczycieli, dla moich najlepszych kumpli, którzy tu ze mną siedzą, dla mojej ukochanej dziewczyny. I na razie to wszystko. I wszystko już. Pozdrawiam pana Gutowskiego, pana Bartkowskiego. Kogo jeszcze? Panie pozdrawiam. Kto jeszcze tutaj jest? Taki, którego kocham. Strasznie, panią... Mnie. Z pana Sychowskiego. Ewkę, której jeszcze dalej nie ma. Godzina pierwsza. Chyba uciekła. I wszystkich, których... Nie. Teraz ja? Można już? Chciałem pozdrowić siebie. W drugiej kolejności siebie. A w trzeciej kolejności dziewczyny, której teraz nie ma. Nie wiem. Albo jest, albo się brzydka zrobiła. O ty. A poza tym... Coś tu brzydkiego do mnie zagląda, nie wiem kto to jest. Pójdę nigdzie. Tak poza tym... O, Andrzeja. Nie. Brzydka. Mańka. Mensona. Mensona. Całą klasę. Do tego dziewczynę Andrzeja Prelewicza, Magdę. Monikę. Tanio. Magdę drugo. Tanio powiedz. Tanio małego. I Tanio małego. To tyle ode mnie. Dziękuję bardzo. Pedagogiczną. Na czele naszą Sorkę Brozdowską. Impreza jest super. Jedzenie jest super, okej. Okay. Picie również. Wódka trochę gorzka, ale poza tym jest dobrze. Chciałbym pozdrowić mamę, babcię. Ostatnio dała mi 150 zł, ale... Pozdrawiam całą piątą TBM. Jest zajebista impreza, a to jest moja partnerka. Przepraszam, nie zajebista. Fajna. Fajna impreza, a to jest moja fajna partnerka. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam Mariolkę, która nie mogła przyjść na tą imprezę. I siostrę Magdę. Dziękuję. A i dziewczynę, i moją koleżankę Magdę. I Huberta Cechowskiego, najlepszego kolegę. Prelewicza Andrzeja. I których nie ma. Dziękuję. Piątą TBM. Całe grono pedagogiczne, dyrekcje i oczywiście naszą wychowawczynię panią Brozdowską. I no i nie wiem, no i chciałbym życzyć wszystkim, żeby zdali maturę oczywiście. I no i wszystkich najlepszych kolegów ze szkoły. I kogo nie jeszcze? No i o, koleżanki, kolegów. Władze, o, mamusie. Tatusia, babcie, dziadka. Babcie, dziadka i wszystkich. I wszystkich. Nie wiem. No i wszystkich moich znajomych. Chciałem jeszcze przedstawić wszystkich swojej klasy. Można? Ze swoim chłopakiem Rafałem. Dorota Szynkiewicz. Z Wojtkiem. Emilia Pajewska. Ze swoim chłopakiem Pawłem. Marta Markowska. Ze swoim chłopakiem
Jarkiem. Dariusz Dąbrowski ze swoją dziewczyną Anią. Ja chciałabym powiedzieć wszystkim piątym klasom, że nasza szkoła będzie inna, pusta, bez naszych ukochanych piątych klas. I nie wyobrażamy sobie jako młodszy rocznik szkoły, naszej szkoły bez tych piątych klas. Oczywiście ja ze swoją dziewczyną Magdaleną. Krzysztof Hubert Cechowski, którego koleżanka jest nieobecna. Miłosz Filipski z koleżanką Ewą. Rafał Rama, którego koleżanka uciekła, bo się go przestraszyła. Piotr Stanczak z koleżanką Iloną. I reszta jest nieobecna. Włączyć czy nie? Pozdrawiam całą piątą w TBM, panią Brozdowską, wszystkich nauczycieli, no i dziewczyny i chłopaków najlepszych pod słońcem. I całą rodzinkę, o! Ja również TBM, życzę im zdania matury i wspaniałej zabawy do rana. Dziękuję. Adia. To jest moja, miła, która nam pomaga oczywiście. Pan Dąbrowski, który również nam pomaga. Nasza wychowawczyni pani Jadwiga Brozdowska, bardzo kochana wychowawczyni. Pani Kamionka. Mama Tomka, zgadza się. Nam również. Pani Krzesińska, mama Krzysztofa Krzesińskiego. Podoba, prawda? No, także oby do rana tak było. Dziękuję. Don't try to find my own.
podziękowanie.